Cześć wszystkim, z tej strony Mikulus, jeden z moderatorów Kulturesnation. Pragnę ogłosić tegoroczny turniej wakacyjny w Kulturesa. Jak wielu z Was zapewne już wie, turnieje z naszej ukochanej gry są organizowane co roku w trakcie wakacji. Nie inaczej jest tym razem. W lato roku 2024 turniej został ustalony na weekend 3 i 4 sierpnia. Wiem, że dla wielu z Was jest to długo wyczekiwane wydarzenie. Są też pewnie wśród Was tacy, którzy dopiero co o tym usłyszeli lub tacy, którzy zastanawiają się, czy warto brać w tym udział. Na zachętę pragnę przypomnieć fakt, że gdy turniej ten organizowany był w roku 2020, zwycięzcą został gracz twierdzy, który w Kulturesa kompetytywnie nigdy wcześniej nie grał. Zatem nieważne, czy grałeś wcześniej Knights and Merchants, Settlersy czy inne strategie, również masz szansę na wygranie i zgarnięcie nagrody. Gdy już o nagrodach mowa, w skład nich wchodzą następujące trofea. Dowolna gra na Steamie do 50 zł. Jeżeli zdobędziesz tę nagrodę, możesz wybrać dowolną grę na Steamie w ograniczonej cenie, a my wręczymy Ci ją w prezencie. Nagroda rzeczowa z logiem Kulturesnation, której nie da się uzyskać inaczej jak w turnieju czy konkursie. Może być to kubek, a być może koszulka. Trzecia nagroda jest niespodzianką. Zostanie ona ogłoszona dopiero po finale. Nagrody z turnieju będą rozdysponowane graczom, którzy osiągną podium. Pierwsze miejsce będzie mogło wybrać jedną z trzech nagród, drugie jedną z dwóch pozostałych, a trzecia nagroda zostanie dla osoby, która zdobędzie trzecie miejsce. Turniej będzie odbywał się w formie potyczek 1 vs 1. To, jak dokładnie będzie wyglądała struktura rozgrywek, czy będzie to drabinka, czy tabelka, czy coś innego, zostanie ogłoszone dopiero po tym, gdy będziemy znali dokładną liczbę uczestników. Żeby wziąć udział w turnieju, trzeba dołączyć na naszego Discorda. Tam będą przeprowadzane zapisy, głosowania i inne ważne sprawy. Warto śledzić informacje, które będą tam zamieszczane. Deadline zgłaszania się na turniej jest do północy 31 lipca czasu polskiego. Jak się zgłosić? Wystarczy wypełnić formularz, do którego link znajduje się na naszym serwerze. Jeżeli już o głosowaniach mowa, są dwie najważniejsze sprawy, które należy ustalić, a które chciałbym tu jeszcze krótko omówić, gdyż uświadomienie ludzi o głębi tych spraw może zmienić wyniki głosowania. Pierwsza sprawa. Na jakiej wersji gramy? Podstawowy 8 cud świata czy Kulturesnation mod? Jest to zawsze kontrowersyjna kwestia dla wielu osób. W dużym skrócie mówiąc, na 8 cudzie świata czas pokoju zazwyczaj jest nieco dłuższy. Jest tam łatwiej przeprowadzać ofensywę i trudniej się bronić. Natomiast na Kulturesnation modzie czas pokoju jest zazwyczaj krótszy ze względu na łatwość defensywy. Dokładne różnice między oboma wersjami omówił w swoim filmie Red, do którego link zostawię w opisie. Druga sprawa. Na jakiej mapie gramy? Ten temat jest również zawsze gorący. Pozwólcie, że wymienię 6 tegorocznych kandydatów, a decyzję podejmiecie później demokratycznie na serwerze Discord. Płytkie Brody. Jest to mapa 1 vs 1, gdzie teren charakteryzuje się prostotą i symetrią. Są na nim 3 równoległe fronty walki oraz mała osada bota. Fawa Rzeka. Jest to mapa, która przeznaczona jest do rozgrywki 3 vs 3, jednak pojedynki również mogą się na niej odbyć. Mapa ta jest starym klasykiem. Na niej turniej odbył się w zeszłym roku. Burza Przybrzeżna. Jest to mapa 1 vs 1, gdzie dwóch graczy połączonych jest cienkim pasem ziemi. Ma ona potencjał na zaskakujące ataki morskie. Magiczny Las. Jest to mapa podobna do Krwawej Rzeki, jednak jest tutaj znacząco więcej miejsca na rozbudowę i ponadto w tytułowym lesie poukrywane są mikstury i inne przedmioty ułatwiające rozgrywkę. Lodowe Ołtarze. Jest to niekonwencjonalna mapa 1 vs 1, gdzie praktycznie cała znana strategia prowadzenia wojny z klasycznych map jest zastąpiona manualnie zaprogramowanym systemem zaklęć. Samotna Góra. Jest to mapa również 1 vs 1, gdzie gracze toczą bitwę u podnóża tytułowej góry, ale zapasy jedzenia są tutaj bardzo skromne, co może lekko utrudniać rozbudowę ekonomiczną. Pośród tych 6 kandydatów wyłoniony zostanie jeden, na którym toczony będzie turniej. Na koniec chciałbym jeszcze przypomnieć, że na naszym kanale znajdują się poradniki ocenkowe, jak efektywnie grać w Kulturesa przeciwko innym graczom, które powstały właśnie w celu edukowania graczy na turnieje. Zainteresowanym polecam je obejrzeć. To tyle informacji. Mam nadzieję, że przez 2 tygodnie nie opuści Was hype wirtualnych potyczek w naszej skromnej społeczności. Wszelkie pytania dotyczące turnieju możecie zadawać na naszym serwerze Discord lub pisać do mnie wiadomości prywatne. Widzimy się na Discordzie. Do zobaczenia.